Połonina Caryńska już nie płonie. Sytuacja została opanowana jeszcze z zeszłej nocy. Przy gaszeniu Caryńskiej brało udział prawie 100 osób, strażaków z okolic Ustrzyk Górnych. Strażakom tym pomagali goprowcy, którzy na kładach wywozili ich pod kopułę szczytową. Także wszystko skończyło się dobrze, bo też na samym początku w nocy szacowano, że spaleniu uległo 8 hektarów połoniny. Natomiast dzisiaj o poranku stwierdzono, że spaleniu uległo na szczęście tylko 1,5 hektara połoniny caryńskiej. Pożar ten nie był też głęboki, także nie została uszkodzona podziemna część roślinności. Dlatego też w ciągu kilku miesięcy zapewne roślinność ta wykiełkuje na nowo. Dobrą informacją jest też fakt, że w obrębie tego pożaru, miejsca, w którym był pożar, nie znaleziono żadnych martwych kręgowców. Wiadomo, ślimaki, owady, tego typu zwierzęta nie miały szans, ale tak czy inaczej obyło się bez wielkich, tragicznych strat. Jako przyczynę nieoficjalnie póki co podaje się niedopałek papieroska. Ja już kiedyś wspominałem o tym, że taki nieduży słoiczek po koncentracie pomidorowym nie jest ciężki. A nałóg papierosowy to ja sam dobrze znam, bo kiedyś też paliłem. Dlatego jak już ktoś pali, to można spalić peta, dać do słoiczka, a nie robić pstryk. No. Ciekawostką jest też, że 30 lat temu, w 1994, praktycznie w tym samym miejscu, po południowej stronie Połoniny Caryńskiej, też wybuchł pożar. I wówczas ta przyroda tam też szybko się odrodziła. Także miejmy nadzieję, że i tym razem będzie tak samo. Wczoraj w tym filmie na gorąco powiedziałem wam, że za 2 dni wybiorę się pod Caryńską albo na Caryńską, żeby zobaczyć na własne oczy skutki tego pożaru. Ale szczerze mówiąc, chyba jednak tego nie zrobię. Bo do Caryńskiej mam kawałek, a po drugie jechać tam tylko po to, żeby zobaczyć pogorzelisko. No to tak. No smutno. Dlatego też, jeżeli czegoś ciekawego na ten temat jeszcze się dowiem, na temat tego pożaru, to oczywiście dam wam znać. A tymczasem, dzięki, pozdro i tymczasem.